Dariusz, znany z udziału w programie Sanatorium Miłości, szybko zyskał opinię jednego z najbardziej kontrowersyjnych uczestników w historii tego show randkowego. Od samego początku otwarcie mówił o swoich potrzebach, co zaskoczyło wiernych fanów programu. Pomimo braku entuzjazmu ze strony niektórych, Dariusz znalazł spore grono fanek w sieci. Wakacje ubiegłego roku przyniosły mu jednak powód do radości, gdyż Dariusz Kosiec poślubił Jolantę, którą poznał dzięki wspólnej znajomej. Nie zwlekał długo z oświadczynami. Już na pierwszej randce był pewny, że to kobieta jego życia. Jola zobaczyła moje zdjęcie, ja zobaczyłem jej zdjęcie i od razu zaiskrzyło. Potem były długie rozmowy przez telefon i Skype, a po nich randka w Sopocie. Z natury jestem konkretny, szybki i odważny. Nie zamierzam się zmieniać, mówił w wywiadzie dla Super Expressu jeszcze przed ślubem. Po zawarciu związku małżeńskiego para nie zamieszkała jednak razem. Dariusz, będąc kuracjuszem, musiał wrócić do Norwegii, gdzie pracuje jako kierowca autobusu. Planuje pracować jeszcze kilkanaście miesięcy, aby otrzymać norweską emeryturę, zanim wróci do Polski. W międzyczasie korzysta z urlopów i każdej wolnej chwili, by spotykać się z żoną, która również pracuje, ale w Inowrocławiu. Właśnie zaczął się nowy rok, a ja mam kolejną porcję urlopu. Staram się go łączyć z dniami wolnymi, abyśmy mogli raz na miesiąc spędzać ze sobą kilka dni. Ale faktycznie robi się coraz ciężej. Przecież, gdy człowiek zasmakuje prawdziwego szczęścia i miłości, to nie chce sobie tego limitować. A u boku Joli jestem ogromnie szczęśliwy, zwierza się dla Rewi Dariusz. Słowa Dariusza potwierdza jego żona. Darek musi jeszcze przepracować dwa lata, aby uzyskać emeryturę za granicą. Ja z kolei jestem aktywna zawodowo tutaj, więc na razie muszą nam wystarczyć przyjazdy Darka do kraju. Oboje czujemy, że jest coraz trudniej się rozstawać. Łączy nas wielkie uczucie i przykro się rozdzielać na kolejne tygodnie, mówi Jolanta w rozmowie z Rewią. Oboje przyznają, że życie na dwa domy nie jest proste, ale już tyle przeszli, że uznali, iż warto być cierpliwym. Nasza miłość jest piękna. Warto na siebie poczekać. Cóż znaczą te dwa lata wobec uczucia, jakim siebie darzymy, podsumowuje optymistycznie Darek. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.